Ponieważ ja to nagrywam, bo jestem dziennikarzem i pan mnie też tam wymienił i obraził. Proszę pana, ja chciałem... Łukasz, pan nas nagrywa? Tak, bo jestem dziennikarzem tygodnika Nie wyrażam zgody. Dobrze, trudno. Chciałem pana zapytać, proszę pana. Chciałem pana zapytać. Proszę pana, pan mnie opluł, oczernił, napisał kłamstw. Jest pan po prostu krętaczem i oszustem. Chcę mieć to nagrane. Robię film o panu i o tej całej ekipie tutaj rasistów. Pan działa na polecenie pana Stępińskiego, z którym miałem ostry spór, który przegrał ze mną proces sądowy. Tu jest dokumentacja z gazet, proszę bardzo. Proszę pana, chce pan zamordować tą panią? Nie wie pan, że jest bardzo chora, że jest na zakrzepicę chora? Wie pan doskonale, spis działa? Chce pan ją zamordować? Proszę już pana, pan to robi. To kłamstwami, tutaj, proszę pana, oszczerstwami. Proszę nie krzyczeć. Nie proszę, sekundę. Nie ma prawo być. Ale nie kłamstwami, oszczerstwami chce pan ją zamordować. Pana, już pan to robi, proszę pana. Tak jest. Chcę z tego zrobić materiał. Może sobie pan to przeczytać. Macie, proszę pana. Kto pana upoważnił do tego, żeby mnie w to mieszać? Przede wszystkim opiera się pan na donosach osób, które przeciwko którym są, mogę skończyć procesy sądowe i pan wydzwania po prokuraturach, po sądach, proszę pana. Zrobił pan sobie, jest pan gówniarzem jeszcze 2 lata, pan jest w adwokaturze i do kogo pan podskakuje? No. Kto panu kazał to zrobić, proszę pana? Robię o panu film i o tej całej... Tak, adwokat, tak, oczywiście, jak najbardziej. Proszę bardzo zawołać policję, bo ja chcę, proszę pana, mam prawo panu zadać pytania, bo pan jest osobą publiczną i miejsce jest, proszę pana, nie prywatne, tylko publiczne. I pan jest takim adwokatem, kto pana wpuścił do palestry? Pan nie zna podstawowych przepisów. Kto panu to wszystko napisał w ogóle? Te kłamstwa i brednie. I co pan sobie wyobraża, że wam to przejdzie na sucho? Proszę opuścić to miejsce. Jak pan sobie wyobraża, to się skończy? Personalne takie świństwa? Proszę opuścić to miejsce. Proszę pana, jeszcze nie skończyłem. Ja skończyłem to. No i co pan tutaj rządzi? Proszę pana, mam uzasadnione pretensje. Ja to wszystko, zobaczy pan, ja to wszystko opublikuję, pójdzie w sieć. I będziecie musieli się do tego publicznie, a ja proszę pana, robię pan materiał również o panu, bo pan mnie osobiście oczernił, opluł i śmiertelnie obraził, proszę pana. Rozumie pan? No. I rasistowskie metody, proszę pana, stosujecie. Chamstwo, proszę pana. I buractwo. Niegodne w ogóle adwokatury. Pan jest zakałą chce pan opluć, zepsuć opinię wszystkim. Wpadł pan w dziwny słowotok. Nie wie pan prawdopodobnie, pana, co pan mówi. Proszę pana. Nie jest pan stroną tego postępowania. Proszę pana, jestem, bo pan mnie obraził. Więc, bardzo proszę. Teraz proszę pana, chce pan, żebym adwokaturze zaglądał do dupy, żebym was, proszę pana, lustrował i wie pan, co o was społeczeństwo myśli? Proszę pana, no. nie przyjmuję pańskich twierdzeń. Proszę pana, jakiś dziwny jestem, taki rozum. Tak, jestem, proszę pana, zły, wściekły, zdenerwowany, bo pan mnie opluł. Pan teraz nazywa mnie krętaczem i oszustem. Tak, proszę pana, bo pan się użył. Mogę odpowiedzieć, bo pan użył, proszę pana, oszust. Kłamliwych donosów, które proszę są pana, przedmiotem. Można pan mi skończyć? Dobrze, to będziemy się przekrykiwać. Pan od 5 minut mówi bez przerwy. Proszę pana, dlaczego pan wyzwania do prokuratury i mam to ponagrywane i wywiera naciski na prokuraturę? Wypisuje pan do sądu, doskonale pan wie, że przeciwko tym oszustom, przestępcom są procesy sądowe. To prawda, że procesy są. I pan doskonale wie. I pan się tym posługuje jako dowodem? To jest świństwo, proszę pana. Tak? Niestety, ja wychodzę, kiedy chcę, wie pan. Gnojek taki nie będzie mnie tu wyrzucał. Tak? Dowie się o tym cała Polska, co o panu myślę. Niech pan personalnie nas atakuje i personalna będzie odpowiedź. Ja się nie boję procesu.
Proszę pana, ja byłem internowany w stanie wojennym z komuną, żeby takie gnoje, jak ty tutaj dzisiaj takie świństwa robiły. Ja tego nie dopuszczę. Jasne? Nie dopuszczę gnoju ty, smarkaczu ty. Co ty sobie wyobrażasz, że możesz ludziom życie niszczyć, takie głupstwa wypisywać, kłamstwa, z pobudek jakich? Dobrze, będziemy się w sądzie dyskutować, zrobimy publiczny proces. I jeszcze nie tylko pan za to odpowie, cała ta zgraja tych łobuzów z nadania. Proszę, pan co może wzywać, wie pan? Wie pan, gdzieś pan może wzywać. Wzywam pana do... Niech pan zadzwoni na policję. Nie ma problemu. Nie ma pan prawa mnie nagrywać. Właśnie nagrywa. Ale jakiego artykułu? Co pan jest? Dlaczego nie mogę? Co pan jest na prawa prasowego? Ja jestem od 20 lat dziennikarzem. Ja znam swoje prawa. A mnie nie interesuje. Pan nie jest tego postępowania. Pan mnie tam śmiertelnie obraził. Zmierzał z gunem, proszę pana. Jest pan rasistą do tego. Ma pan tu wszystko udokumentowane. Proszę bardzo. O! Cało, co pan o tym wszystkim nie wie, kim jest pan Stępiński, że przerżnął ze mną proces sądowy pana, i że na niego, proszę pana, pisałem skargi, ma związek, To inni będą rozstrzygać, nie takie gnoje. Do widzenia, gnoju. Won, chamy i prymitywy. Będziecie tu mieli... Zobaczycie, co tu będziecie mieli. Pikietę taką roczną przed tym. Personalny atak będzie personalna odpowiedź. Niech się opinia publiczna dowie, kto stoi na czele adwokatury i kto was kryje. Do widzenia, gnoju ty.